przeglądzie prasy, Tomasz Goławski. Sebastian Ignaciuk, zaczynamy. Co tam, Sebastianie, przeczytałeś w tym tygodniu? Co przeczytałem? Pierwsza strona, co wójt ma w portfelu? Wspólnota łukowska i... Prusaki ma w portfelu wójt. Tak ktoś napisał... Tak, w internecie. W internecie. Tego typu artykuły są bardzo lubiane przez widzów. Dlaczego, Tomku? No bo lubimy sobie zajrzeć do kieszeni innych, szczególnie tych, którzy są na stanowiskach. Można tam zawsze puścić jakąś wiązalkę, ale można też się dowartościować, bo tutaj jest taka rubryka długi i niektórzy mają jakieś tam długi, tak? 5-6-cyfrowe. No i ludzie też mają długi. My mamy długi i tam ktoś zobaczy, o taki wójt ma 300 tysięcy, ja mam 100 tysięcy. No i jestem okej, tak? I już jest dzień zawsze przyjemniejszy. Nie będziemy zdradzać, czy który wójt jest najbogatszy. No w sumie to trochę jest nieadekwatne, bo ten najbogatszy okazuje się, że ma najwięcej długów. Ale każdy sobie dokona jakiejś tam swojej analizy. Zapraszamy do artykułu. Ja przygotowałem natomiast, przeczytałem artykuł Sztuka spełniania marzeń z tygodnika Siedleckiego ze strony 26. Artykuł o absolwentce już gimnazjum, Eli Przeździak. Absolwentce gimnazjum z Gręzówki, ale sama dziewczyna pochodzi z podłukowskich Biart. O co chodzi? No, mianowicie chodzi o to, że Ela Przeździak brała udział w takim projekcie jak szkoła pod żaglami. I sobie pływała, tak, i pływała tak, jak tutaj na zdjęciu zresztą widać. Pływała statkiem do Włoch konkretnie. Miała szereg różnego rodzaju przygód. Na przykład w Monako książę Albert II Garibaldi zaprosił statek Pogoria, bo to o ten statek chodzi, zaprosił statek do swojego prywatnego portu na przykład, tak, gdzie mogli sobie zacumować w otoczeniu różnych gwiazd. Skąd wzięła się pasja w tej dziewczynie, jak w ogóle zareagowali rodzice, co trzeba było zrobić, żeby w ogóle dostać się do tego projektu, jak Ela łączyła naukę z tą podróżą życia, nie oszukujmy się. To wszystko przeczytacie na stronie 26 tygodnika Siedleckiego. Na Chącinie życie płynie od 69 roku, Tomku. Nowy cykl rozpoczęty przez wspólnotę. Jak wam się tu mieszka? Mamy tu Chącińskiego w liczbach, a także mnóstwo zdjęć i wypowiedzi mieszkańców. Wypowiedzi są skrajne. Siwy pan w pomarańczowej koszuli kwituje. Mieszkania małe, w lecie gorące, w zimie Zimne, trafiłeś. Niezbyt czysto, spółdzielnia sprząta, kiedy chce. A z drugiej strony są place zabaw, jest gdzie przejście z dzieckiem. Starsza córka Ola ma blisko do szkoły, tak mówi pani Monika. Wnioskuje, że mama córki Ola. Mama swojej córki. Która strona? Strona 9. Fajny artykuł, bardzo fajny cykl, gratulujemy. Będziemy czytać. Sprawa byłego starosty łukowskiego powraca do ponownego rozpatrzenia, Sebastianie. I jak możemy sobie przeczytać na stronie 6 tym razem... Ja też mam to. Też masz to w swojej gazecie, ale ja mam to też w tygodniku siedleckim na stronie 6. 11 lipca Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił wyrok Sądu Rejonowego, tym razem w Łukowie, dotyczącego skazania byłego starosty łukowskiego na 14 miesięcy więzienia w zawiasach na 4 lata i 2000 zł grzywny za te sprawy, które tam się działy, powiedzmy tam kilka lat temu. Nie działy albo nie działy, skoro... No tak, bo starosta utrzymuje, że nie, że wszystko było oczywiście legalnie, tak? Sąd Okręgowy w Lublinie postanowił uchylić wyrok, na razie jeszcze bez uzasadnienia, czekamy na uzasadnienie. A cóż mówi pan Longin Kajka, były starosta łukowski? No cóż, jest on zadowolony i ponownie uwierzył w sprawiedliwość. Strona 6, tygodnik siedlecki. Pozostaję przy głosie i zwracam się na stronę 16 i 17 tygodnika Siedleckiego, gdzie mamy duży artykuł dwustronny, bo zahacza również o drugą stronę. Czy Łuków żyje na kredyt, Sebastianie? Jak możemy sobie tutaj poczytać, burmistrz Łukowa Dariusz Szustek podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się kilkanaście dni temu, został skrytykowany. Chociaż w swych sprawozdaniach wszystkie komisje Rady Miasta pozytywnie wyrażały się o tym, co zrobił w 2012 roku. Czyli komisje z jednej strony, ci radni, którzy siedzą w komisjach, powiedzieli wszystko jak najbardziej jest w porządku, okej, ale musimy pana skrytykować na sesji, gdzie są dostępne kamery, tak? To sobie... W komisjach może... Nie ma kamer. Ja sugeruję się tym, że tam nie ma kamer. Nie pomógł nawet optymistyczny ton przekazany przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
która skontrolowała sposób wykonywania budżetu, czyli wszystko ok, tak, z finansami, ale musimy tego burmistrza skrytykować. I tutaj, jak twierdzi opozycja, zabrakło dla miasta kilku ważnych spraw, mianowicie oświata nie jest doinwestowana, kino, OSIR, MOPS, tak w telegraficznym skrócie, te rzeczy kuleją. Miasto ledwo egzystuje. W mieście działają tylko ledwie dyszące małe firmy i przedsiębiorstwa. Wszystko w Łukowie jest robione na kredyt. Tak mówią radni opozycyjni. Jakie są fakty? Na przykład takie, że w czasie rządów Dariusza VI nie zaciągnięto żadnego nowego kredytu. A w 2011 roku, może nie chcą dać, może dlatego. No bo tak, w 2011 roku spłacono prawie 7 milionów złotych zadłużenia, które sięgało łącznie ponad 38,5 miliona ponad. Skończyłbym ten artykuł w tym momencie, ale jest jeszcze ciekawy komentarz pana Piotra Giczeli, który dziwi się opiniom wysuwanym przez radnych opozycyjnych zarządów pana Zemur i Kamińskiego, czyli burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta, na odchodne przygotowała plan budżetowy z kredytem w wysokości 14 milionów złotych, częściowo przeznaczonym na uregulowanie starych zobowiązań. No będziemy chyba mieli wiecznie to odbijanie piłeczki. Powiedziałeś o odbijaniu piłeczki, ja przeskakuję na stronę numer 3 wspólnoty i w poszukiwaniu 4 milionów. Czyli znowu Kasiorka, znowu... Ale powiatowa tym razem. Kasa. Powiatowa tym... No nie do końca, zaraz się okaże. Kasa i też będzie odbijanie piłeczki. W poszukiwaniu 4 milionów. Kto poszukuje 4 milionów? No szpital potrzebuje 4 miliony i na co, Tomku? Na lądowisko dla helikopterów oraz realizację zaleceń Straży Pożarnej. No można się śmiać, po co nam to lądowisko, tak? Że tam raz helikopter, że może na stadion wylądować, blisko jest stadion, ale to jest sprawa poważna, bo jeżeli nie będzie tego lądowiska, tak to jest napisane, to istnieje poważne zagrożenie, że kontraktu nie będzie. Czyli jak nie będzie lądowiska, no to generalnie szpital nie dostanie innych tam pieniążków. Konieczność poniesienia tak dużych kosztów w ciągu jednego roku to efekt zaniedbań, mówi obecny dyrektor. Już w 2009 roku do szpitala... Pytanie ze 100 punktów. Kto był byłym dyrektorem szpitala? No pan Jerzy Kamiński jest. Miał nie paść, ale dobra. Przecież każdy wie. Już w 2009 roku do szpitala zgłosiła się firma, która zaproponowała przygotowanie wniosku i pomoc w przygotowaniu i pozyskaniu unijnych środków na budowę tego lądowiska, tak to się fachowo nazywa. Ale wówczas z propozycji tej nie skorzystano. Bo ostatnio w przeglądzie mówiliśmy, zasugerowałem, żeby radni powiatowi zrobili sobie zrzutkę na ten kredyt, który starosta zaproponował. I chyba starosta oglądał nasz przegląd, bo starosta zaproponował zrzutkę. Tyle, że może inaczej sobie tam to wymyślił. Nie chciał tych swoich radnych gnębić. Tylko zrzutkę na ten, na te cztery bańki na szpital. Dawaj, tak. Dawaj kasę. Tak, ale tak, jedną dawaj trzecią kasę. Starostwo, jedną trzecią gminy. Teraz się gminy zbuntują i w ogóle... Nie będzie. Mogę teraz ja? Coś dawaj, rozgadałem. Rozgadałeś się. Powiedziałeś, że no są pewne braki w szpitalu, tak? Braki są również w Stoczku Łukowskim. To już będzie ostatni artykuł. Braki są w Stoczku Łukowskim w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma komu udzielać ślubów. Znaczy teraz jest, no bo nie, cywilny, mówimy o cywilnych ślubach. Poprzednia kierowniczka USC, Zofia Kaczor, odeszła na emeryturę i zrobił się wakat. I teraz uwierz, że burmistrz Stoczka Łukowskiego, pan Bogdan Szczepanik, musi udzielać ślubów. Dlaczego to doszło? Ja popieram, no najważniejsza osoba w Stoczku udziela. No nie tam jakiś urzędnik przyjdzie albo nie przyjdzie. Od burmistrza to ten małżeństwo takie będzie, wiesz, tak. Ja popieram, trwałe, no, najważniejsza osoba powinna udzielać. Bo przyjdzie taki urzędnik, tak jak na te komisje wyborcze przychodzili tam do tej tabelki. Mogliby tam się wpisać po 4 promile. A pan burmistrz jest wiarygodnym człowiekiem i ja popieram. To już wszystko w tym tygodniu. Zapraszamy na przegląd prasy. Zobaczymy, kto będzie zrzutkę robił za tydzień. Tak. Zapraszamy. Zapraszamy. Tydzień.